Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Tomaturgia. Była mała przerwa, jeżeli chodzi o równoległość filmów, jeżeli chodzi o święta, ale wynika to ze startu Elden Ringa oraz samej metodyki działania świąt. Też sobie chciałem troszeczkę odpocząć od wielu różnych rzeczy, które tutaj cały czas się dzieją dookoła, ale wracamy i lecimy przed siebie, mam nadzieję, teraz bez żadnych opóźnień ani skipów. Dlatego zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Jeżeli przychodzicie tutaj pisać komentarze, gdzie jest Alone in the Dark, to tak, wiem, opierdzielam się z tą serią. Ale będzie jutro, ponieważ teraz miałem chwilę na nagranie filmu na dziś i stwierdziłem, że nagram sobie właśnie Tomaturgia, żeby tutaj, nie wiem, okiełznać lelka na przykład. Tak więc idziemy do Rasputina, moi drodzy. Wiem, że mam tu inne zadanie z Pietią, wypadnięciem z balkonu i tak dalej, aczkolwiek jeszcze chwili tutaj myślę potrzebuję, żeby naprawić moją psychę, a dopiero potem będzie można się zająć naprawieniem tamtej sytuacji. Szczególnie, że kompletnie zapomniałem, że mogę sobie podświetlić myśl, żeby tam w konkretne miejsce pójść, żeby zbadać, co on tam miał dokładnie do powiedzenia i tak dalej, szczególnie, że jak w końcu pójdziemy do Rasputina, będziemy mogli się wyleczyć z naszego obecnego, nie wiem, depresyjnego, polelkowego stanu, aż nam Rasputin nie pomoże i wtedy będziemy działali na 100%, tak więc lecimy, moi drodzy, ciekaw jestem, czy jest tutaj wśród was, widzów tej serii, ktoś, kto jednocześnie oglądał też Elden Ringa i cieszy się z faktu pojawienia się tego Elden Ringa. Dajcie znać, ponieważ zastanawiam się, ile osób tam jest przywiązanych, ile się pojawia tutaj, kiedy będą kolejne streamy, ale to się wszystko jeszcze okaże. Yes, sir. Oho! Please let me in. It's urgent. Nie wejdę do Rasputina. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Rasputin mnie wytłumaczy. I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Chyba Słuszka nie jest wielką fanką tego, że sobie zbałamucił właścicieli państwa tutaj Rasputin. No ale cóż, chyba nie ma wiele do powiedzenia, bo jest tylko brudną Słuszką, chociaż pewnie czystą. Chociaż jak ona wszystko czyści, to czy sama nie jest brudna? Wiecie, jak to działa. Dobra, potrzebuję terapii, Rasputinku, potrzebuję terapii. Doceniam swoją drogą, moi drodzy, że mi piszecie na Instagramie, że Rasputin naprawdę istniał. Tak, o tym akurat jestem świadom. Let's not waste time. How about that? To mi się podoba, bez marnowania czasu. Ale wiecie co, porozmawiajmy chwilę. I look worse than I feel. So then, what brings you here? Pooglądajmy naszego Wiktora w agonalnym stanie podczas tej rozmowy, zamiast zadać te pytania po fakcie. You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Oho. No, not fully terrifying. It is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Aha, destruktywna, apokaliptyczna wizja opowiadająca o nadchodzącym upadku świata. A powiesz mi co? Nie, kurwa, co ja tam ci będę gadał. Jasne, dobra, znam te triki. Dzwoniłem kiedyś do gier w telewizji o 23. Myślałem, że się dodzwonię, nichuja. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? No bez jaj, aż taki zły chyba nie jestem. No jestem tylko taumaturgiem, a ta na mnie patrzy, jakby pierwszy raz czarnoskórą osobę zobaczyła w świecie samych białych. I wanted to ask you for another session. Let me share something about your pace in hunting for salutors. Oho. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Mordy, ja potrzebowałem tylko jednego do kompletu, okej? Okay? Nie. I don't think so. And if it is, it will only improve. Słaby argument, bo przychodzimy teraz do niego po pomoc, bo inaczej się posypiemy. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Co tym razem odkryjemy na temat naszej psyche? Where is he? Jakie traumatyczne wspomnienia odblokujemy? So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. Ja go słyszę wszędzie dookoła.
You have him. Takie komicznie, banalnie proste są te sesje z Rasputinem. Potrzebuję 2 minut rozmowy, jakiejś pierdolowatej akcji w tym, wiecie, pobocznym świecie i gotowe, poskromione. Nie wiem, dlaczego taki bloker fabularny tutaj jest zrobiony w postaci idź na seans do Rasputina, ale kto wie, może przy kolejnych saluterach będzie miało to jakieś inne znaczenie? Nie będę mógł go znaleźć, nie będzie dostępny. A to też bez sensu by było, bo mnie to za bardzo ogranicza. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Drzemka taka dobra, że ci się lata pojebały. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable, yet it went down with thousands on board. I feel as though I could have stopped it. Przepraszam, aż muszę to wygooglować w tej chwili. Titanic, kiedy zatonął? W 1909 rozpoczęli konstrukcję, wypłynął w 1911. Nie wiem, nie jestem pewien, czy skupiłem się na całej tej wypowiedzi, ale jeżeli gościu mówi w takich latach o wielkim statku, który idzie na dno, nichuja nie ma opcji, żeby nie mówił o Titaniku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie znać, co sądzicie. Did you watch me sleeping? You still drool. Okej, okay, mordo. Nie spoufalajmy się może dalej. That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Okej. Okay. To mi wygląda na kolejne zadanie fabularne. Otrzymujesz zadanie, w pył się obrócisz. Tutaj już chyba nie ma nic z moją intuicją do wyczajenia. Zobaczmy w takim razie. Mamy punkty taumaturgii, mamy w końcu tutaj progres, mamy tego lelka i mamy nową umiejętność. Przemyślane rozwinięcie zadaje obrażenia. Co to? To jest cios? Pięść prosto w jaja? O kurwa, dziadek do orzechów. Dobra, poproszę o rozwinięcie. Co mamy tutaj za to? Lodowy pancerz, siła wymiaru umysłu pójdzie do góry, na tym najbardziej mi zależy, ale zmniejsza obrażenia otrzymywane z każdego ataku o 4. Intrygujące, pod defensywę widzę, co? Ile mamy punktów? Mamy 3 punkty. Żeby było wszystko na równo, to musiałbym rozwinąć sobie to. Skupienie mi ulepszy o 1, też dobra rzecz. Trudniej będzie mnie rozbić, a jeszcze osłabienie obniża zadawane obrażenia. Też intrygujący modyfikator. Tutaj dalej będę miał siłę wymiaru umysłu, tutaj też ulepszenie daje do serca, do czynu. Dobra, lećmy sobie po kolei. Jakby ta gra, ma wrażenie, nie promuje za bardzo buildów żadnych pojebanych, tylko po prostu lecieć przed siebie z tym rozwijaniem. Tak dużo tych punktów się dodaje i tak każdy na swój sposób, powiedzmy, w ciekawy sposób na nasze możliwości rozbudowuje, że co ja się będę ograniczał. Dobra, Rasputin chętnie pozna Svetlanę, przywiozę ją do Nadarzyńskiej, kolejna wizyta w Imperialnym. Ale mamy teraz też zadanie cena przyjaźni, moi drodzy, i do tego sobie w tej chwili wrócimy. Dowiedz się więcej o rodzinie Krajewskich, ty porozmawiaj z Hanią, dziewczyną Ludwika. Dużo tutaj rzeczy. Nie wiem, czy nie straciłem już być może okazji na obczajenie tej linii, która wychodziła z tego typa, ale na pewno była tam jedna rzecz, do której nie miałem odpowiednio jednego wymiaru rozwiniętego. Obstawiam, że tego lelkowego, ale kompletnie nie mogę sobie zapamiętać, który wymiar to jest jaki, powiedzmy, jakby, który jest czym, który to słowo, który to serce, który to umysł, więc po prostu pamiętam, że było czerwone i nie mogłem tego użyć. A więc może teraz uda mi się sensowniej z nim pogadać. A może na faktycznie jeszcze tą myśl, która z niego wychodzi, będę w stanie jakoś prześledzić. Dobra, lecimy w dół. Żeby krajewscy, dostępna percepcja. Jaka percepcja? Co mi tam pokazało? Ty. Krajewcy? Nie. Ty, moment. Prawy trigger! Ty, dlaczego prawy bumper też działa? Aha, bo to...
Ja cały czas jak pojebany zmieniałem cel misji, zamiast po prostu klikać sobie moją percepcję prawym triggerem. Świetnie. 3 dni nie grałem w daną grę, już zapomniałem, jak się konkretnie ją kontroluje. Dobra, nieważne. Nic tutaj się na razie nie znajduje. Lecimy tutaj w okolice tego domku Krajewskich. Zobaczymy, czy jeszcze uda nam się cokolwiek z nim wygadać. Rozwiążemy zagadkę tej śmierci. Jak tutaj wygląda dokładnie opis tego całego zadania? Wujek Sasza poprosił o spotkanie, wydawał się zaniepokojony. Wypadek, w który zamieszany jest Pietia. Nie są z Pietią blisko, ale przede mną kuzyn może się otworzy. Tararara, Aleksandra, Pietia, hotelowa tragedia. Tyle kurwa rzeczy tam teraz się pojawiło. Ale czekajcie, bo jak ja tutaj sobie mogę przeczytać o tej hotelowej tragedii. Hotelowa tragedia. W momencie śmierci Ludwika na balkonie był ktoś jeszcze, świadkini, kobieta, najprawdopodobniej kelnerka z baru. Tak, tak to dokładnie był artykuł z Kuriera i tak dalej. Jeszcze w dzienniku mogę sobie tajemnicę pamiętnego wieczoru, rentowna relacja, łza na fartuchu. Musisz zebrać spostrzeżenia, odkryć wszystkie sekrety. Dobra, wiemy jak jest. Nie, nie chcę zmieniać mojego celu, chcę prowadzić mnie prosto do Krajewskich. Ale tutaj chyba do góry i lekko na prawo był dom. Tak, tego dziennikarzynę stąd odesłałem, tyle pamiętam. Tutaj było to! Haha! W końcu! Płaszcz z futrzanym kołnierzem. Szyty uznanego krawca na próżnej. Wyciągnij zatem wniosek. Rentowna relacja. Relacja Ludwika i Pieti była dość skomplikowana. Celem Pieti, czyli tego naszego kuzyna, było pokazanie innym, że jest wielkoduszny, bo przyjaźni się z ubogim chłopakiem. Ludwik zaś chciał zapewnić narzeczonej godne życie dzięki wsparciu przyjaciela. Imponowało mu też towarzystwo młodego Woronina. No dobra, dalej mamy kwestię przyjęcia tych pieniędzy. Manipulacja, moi drodzy. Manipulacja, masturbacja, perturbacja. To mi się podoba. Spróbujmy, jak bardzo dam radę go wymanipulować. Tylko znowu muszę odejść i podejść, żeby się pojawiło. Dobre, opyrku, działamy. Zapytaj o znalezione przedmioty, przełam upór, aby przyjął pieniądze. Zapytajmy o te przedmioty, a może od dziennikarza. Może będzie zadowolony, że go odesłaliśmy. Not a day passes without someone knocking at the door, sniffing around, reopening wounds, looking for a scoop. But each one of them also promises money. We're not wealthy, and after Ludwig's death, we have even less. You could use some money now. Sure, but I really don't know what I could tell the news hounds. That's enough. Can I ask you about Ludwig's belongings? You've looked around. Dojdzie teraz ten płaszcz, który teraz zbadaliśmy jako ostatni. An elegant men's coat. Is it Ludwig's? I don't have the heart to sell it. Ludwig liked it so much. Pietia gave it to him. Piecia, przepraszam. No dobra, przełam upór, żeby przyjął pieniądze. Myślę, że to jest akurat całkiem niezłe wykorzystanie naszych umiejętności. Potrzebują pieniędzy, ale są zbyt dumni, żeby je przyjąć, ale ich potrzebują. Tak więc nie udawajmy, że pieniądze nie mają znaczenia. You want justice for your son, but your wife is dying. You have no choice. That's why you will take the money I'm offering. Myślę, że nie jest to zły czyn. And you won't tell anyone about it, especially the press. No one. Nie wiem, czy Piecia będzie zadowolony, że on przyjął pieniądze, ale nikt się o tym nie dowie. Chyba, że naprawdę robi to wielkodusznie i tylko dlatego, żeby on wiedział, że on przyjął pieniądze. No dobra, zdaj relację Woroninowi jeszcze nie, porozmawiajmy z Hanią, dziewczyną Ludwika. Bo jeżeli to ona była na tym balkonie w momencie jego śmierci, to sytuacja robi się troszeczkę bardziej skomplikowana. Wydaje mi się, że powinienem być teraz mocno wyposażony, żeby przebadać wszelkie ślady, jakie znajdę na miejscu. Wszystkie nasze różne wymiary są rozwinięte, mam nadzieję, wystarczająco, bo jak nie, no to cóż, trzeba będzie wrócić później. Albo zadowolić się niewystarczającym badaniem. Dorożka nie, idziemy cały czas przed siebie. Gdzie to w ogóle na mapie się znajduje tutaj? Czekajcie, tu jest coś interesującego i sekret. Tam sobie jeszcze wejdziemy na chwilę. Dobra, wzdłuż tej i... Nie, to będzie w tym kierunku. Dobra, nieważne. Na razie wejdziemy sobie tutaj, ponieważ być może jeszcze więcej śladów hotelowych tutaj znajdę, których przedtem nie mogłem tknąć niestety. Zbadaj to. Szpicruta z mahoniową rączką. Nienawiść wstręt pokierowała jego młodą dłonią, gdy zrzucił dotychczasowe ubranie. Ha, ha! Ale te podziwianie widaków to ja już jakby... Cyknąłem sobie wcześniej, to jest ten sekret. Nie wiem, czemu jest ciągle zaznaczony, ale to niech będzie, że skorzystałem. Dobra, lecimy w takim razie. Nie wiem, czy to był ślad, który był związany bezpośrednio z tym zabójstwem, upadkiem ze balkonu, czy asystowanym, czy nie, ale coś czuję, że niedługo się dowiemy. Tutaj jest chyba w ogóle... To nie jest miejsce tej kamienicy rozwalonej? Nie, nie do końca. Tutaj za to na ziemi donos! Szalony artysta Andrzejewicz, mieszkający na Poznańskiej, codziennie sprasza do siebie obcych ludzi. Mieszkałem kiedyś na ulicy Poznańskiej w Krakowie. Ha, ha, ha. Teraz to tam się wszystko rozdupcyło. Kiedyś było tam przyjemniej. Teraz zrobili...
Not on my watch. WTF, każda zniewaga zostanie pomszczona, po Antoniego wkrótce przyjdą smutni panowie od zimnej wściekłości i pragnienia zemsty. Kartka zapisana szybko, niestarannie. Kurwa, Madziel, ja tego tutaj znajduję! Wystawa ku pokrzepieniu serc. Antoni organizuje wernisaż prac, które zawierają patriotyczne przesłanie ukryte na wielu poziomach. Aha, czyli kurwa, generalnie lepiej się z tym chyba kryć, tak mi się wydaje. Biorąc pod uwagę, że, no cóż, rosyjski zabór raczej nie będzie wielkim fanem tego, że jakiekolwiek patriotyczne ruchy tutaj się budzą w tej chwili. Więc uważałbym na miejscu pana wystawcy. Co my tutaj mamy? Jeszcze jakieś drobne ślady na ziemi. Kraciasta spalona kamizelka. Jesus, jaki będzie z tego wniosek? W pułapce. Niemoc obrony przed szarą codziennością, monotonią i znudzeniem. Dlaczego ludzka radość trwa tak długo? Pikowanie. Mozolna technika wzmacnia tkaniny równe. Przepraszam, kurwa, czy to jest ciekawostka na temat metody wytwarzania materiałów? Naprawdę mam wrażenie, lepsze rzeczy do zbadania i znalezienia. Tu jakieś ślady w najbliższej okolicy przed wejściem? Nie! Więc let's go, do baru. Meta, seta i krokieta. Czy jak to się nazwało? Ty, to nie jest właśnie ten sam... Tak, to jest ten sam bar, w którym lelka zdobyłem. Nawet nie ogarnąłem, mogłem tutaj dawno temu przyjść. Dobra, panie barmanie, witam serdecznie. Beer. Beer. Biwo? Zakpij z niego, najpierw zamów szampana. A, może nie przeginajmy. I'd like to ask about Hania. Ej, Zdenek! There's a stalker here, asking about Hania. Od razu natręt. Grab your buddies and get him to stop bothering her. O kurwa, naprawdę? Przyszedłem pogadać o kobiecie we barze, a wy mi tutaj już taki rozpierdol gwarantujecie? Dobra, ale muzyka przynajmniej fajna. O Jezus Maria, tutaj mamy lelka, tutaj Velesa, tutaj upyra. Zobaczmy naszą taumaturgię. Jakie mam w tej chwili te modyfikatory, jeżeli jakiekolwiek nowe mi tutaj doszły? Modyfikatory nie, ale umiejętności jak najbardziej. Rozwinięcie planowanego ataku, więc kolejny dojebany planowany atak. Tylko że, no tak jak wam mówiłem, nie za bardzo mnie interesują te planowane ataki. Wolę działać na zasadzie krótkich rund. Szybkich uderzeń i ewidentnie zwielokrotniania efektów, które mogę nakładać, więc... A cóż mogę powiedzieć? Przyspiesza działanie, obniża zadawane obrażenia, lodowy pancerz, zmniejsza obrażenia z każdego ataku. Weźmy sobie to, wrzućmy tutaj i będzie chyba git. Pozostaje, mam wrażenie, te umiejętności poprzednie były nieźle rozłożone, więc stańmy do walki, co? Nie ma odcinka dobrego bez walki. Defensywa zespołowa. Zadaje obrażenie, obniża skupienie, wywołuje. Pierwszy atak na ten cel wywoła kontratak u wszystkich wrogów. Dlatego fajnie by było w jakiś sposób tego typa w tej chwili rozbroić. Nie zniszczę mu zaplanowanego działania, jeżeli... Ale, jakie opcje ma upyr? Uwalnia mnie od negatywnych stanów, jemu obniża skupienie. To zadawanie obrażeń jest strasznie długie, jeżeli będę mu chciał cokolwiek zrobić. To jego rozbicie będzie tutaj, co? Fajnie by było przerwać mu tą zaplanowaną akcję też na dobry początek. Co w ogóle potrafi lelek? Obniża skupienie. Uuu, ten ma żółte ataki mocno pod skupieniem, co? Chroni przed otrzymaniem stanów w danej rundzie. Jego chroni przed otrzymaniem stanów? Czy ja nie mogę otrzymać stanów? No mam nadzieję, że ja. Ten jest, widzę, planowany. Obniża skupienie, pozbawia cię negatywnych stanów i przenosi je na wroga. O tak, przecież to było podczas tej walki. Obniża skupienie, przerywa zaplanowane działanie wroga, jeżeli ten cel jest pod wpływem stanu cierpienia. Kurwa, jak to wszystko zaczyna się łączyć ze sobą. Ja mogę zrobić to, a nie. Która z tych opcji... O, to daje szansę na przerwanie zaplanowanego działania i jeszcze nakłada cierpienie. Więc chyba zacząłbym od czegoś takiego, ale też upyrem zaatakować by się przydało, żeby uśpić jego cechę. Myślę, że tak, no na razie się na tym grubciu skupię, co? Obniżenie skupienia, to będzie najsensowniejsze, a ja mogę jeszcze tą zadawnioną ranę mu grzmotnąć i zobaczymy, jak to się dla mnie skończy w tej chwili. Uśpienie wszystkich cech będzie dobrym pomysłem, najlepiej, ale to trzeba reagować na bieżąco. Aj, kurwa, akcja przerwana i to mi się podoba. Teraz wszyscy będą mieli trzy akcje tutaj, ale co mamy tutaj? Bo odblokowałem sobie teraz ten drugi, katusze, odsunięcie, zwiększa otrzymywane obrażenia, kolejne cierpienie w tej chwili będzie nałożone, a do tego wywołuje ten stan u losowego wroga, co? Uśpijmy kolejną cechę, ten w ogóle ma tylko jeden skupienia, a to skurwiel. Jakie wy macie ataki? Płytkie cięcie i jeszcze krwawienie, płytkie cięcie i krwawienie, a ten znowu ma ten zespołowy kontratak. No ale w nieskończoność nie będę w stanie tego niestety mu blokować. Więc tutaj lelka, on się będzie leczył, a tak więc póki nie zacznę go bić, on sobie ten stan może mieć. Nie pamiętam, jaki miał ten stan. A, negatywne stany, no właśnie. Dlatego tylko dlatego może teraz mieć na sobie cierpienie. Ogranicza wpływ na skupienie o jeden. Zaatakuj Velesem, by uśpić. Więc czy ja koniecznie muszę to usypiać? Mam wrażenie, że lepiej by było tego skurwiela wziąć, rozproszyć... Zwiększa obrażenia następnego ataku salutora i wtedy salutorem pierdolnąć w niego ciężki atak. To będzie chyba całkiem niezły plan, więc zróbmy tak. Cyk. No tylko, że zaplanowałbym sobie jakiś atak, ale najpierw musiałbym jakby coś innego tutaj jeszcze zdziałać. Czekajcie. Tutaj Veles, tutaj lelek. No to mógłbym teoretycznie uśpić go już w tej chwili, bo co ja się będę kurwa ograniczał. Obniża skupienie, chroni przed otrzymaniem stanów w danej rundzie. Czyli ja nie dostanę tego całego krwawienia, które oni planują chyba, co?
A zresztą zobaczmy. Zobaczmy, jak atakuje Lelek. Zobaczmy, co się teraz powydarza. Ja tu jestem wzmocniony. Cecha uśpiona. Pięknie. I co, ja teraz nie otrzymam krwawienia? Nie otrzymam, kurwa, krwawienia! Haha! Najgorszy element tych ataków to jest właśnie to pieprzone krwawienia. No dobra, podoba mi się. Co teraz się z tym dzieje? Pierwszy atak wywoła kontratak wszystkich wrogów. Niebezpieczne, to cierpienie może go sobie tam teraz gryźć i problemem nie będzie zbyt dużym. Daje 50% szans, że skupienie zostanie obniżone dodatkowo o 2. Ten jest... nie jest rozbity. Ty, ja temu nie chciałem coś robić? Wydawało mi się, że coś mu w tej chwili robię konkretniejszego. Ale nieważne. Kto tutaj teraz przywraca 2 skupienia sojusznikowi? To akurat by było też nieprzychylne dla mnie. 50% szans, że go rozjebie w tej chwili moim atakiem. To jest też kuszące. Dobra, zaufajmy naszemu szczęściu. Ale co ja chciałbym temu zrobić? Czy ja chcę przywracać życie? Pozbawienie skupienia przyniesie lepszy efekt przeciwko temu wrogowi. No, sugerowany jeden i drugi. Ten potrafi obniżać skupienie. Ja mam 50% szans, że jednak rozjebię mu skupienie sam. Więc co robić w takiej sytuacji? Kto wie? A może po prostu wezmę naszego... Co robił jeszcze raz ten? Obrażenia i może przerwać jakąś zaplanowaną akcję. Tutaj mamy śliski zakład, przywraca punkty życia, 50% szans na potrojenie, a tutaj cały na szczęście on jest przepotężny. 50% szans, że będą potrojone, ja pierdolę. Ale nie, ja chciałbym sobie zrobić to i nałożyć na niego znowu cierpienie, bo czemu nie? Fatum zadaje obrażenia, tu mamy cierpienie bardzo szybkie. Cierpienie, otrzymuje obrażenia. Przepraszam, to są, jeżeli... Aha, jeżeli są utracone, te... Dobra, jolo, zróbmy tak. Ten powinien zostać w tej chwili... A, rozbity skurwysyn, okej, to mi się podoba. Jego działanie też zostało oczywiście przerwane dzięki temu. Więc mogę pierdolnąć tym wstrząsem mózgu, zadaje obrażenia, wywołuje jeszcze cierpienie dodatkowo. Jaki atak ma Lelek? Lament, zadaje obrażenia, zmniejsza skupienie wszystkich wrogów o 1, dzięki czemu od razu rozbije tego delikwenta i przerwę jego atak, którą sobie gdzieś wymyślił. Więc to brzmi całkiem nieźle. Czy go to zabije? Nie. Ale w sumie nie, bo ten nie jest rozbity. Dobra, jolo, zróbmy ten atak, ponieważ bardzo mi się podoba jego koncepcja. A ja też mógłbym na niego zrobić ten mega mocny atak, ale to chyba nie ma większego sensu. Tego nie chcę atakować, bo ma nieskończony kontratak, więc ja bym mu po prostu wydupcił zwykłym atakiem. Jest pewna szansa, że uda się go odjebać. Jak duża? Niewielka. Ale zobaczmy, jak to się skończy. Jezus Maria, ten mu wsiada na mordę jak stary na butla od Vanisha. Nie udało się go zabić niestety. A co z tym punktem skupienia u wszystkich pozostałych wrogów? Który z nich rozbity powinien być? No kurwa, ten miał stracić! Ogranicza wpływ na skupienie o 1. Kurwa, i pożałowałem teraz nierozbicia tego jebańca. A więc musiałbym mu 2 zabrać, żeby ten 1 zabrać. No ten niestety żyje, szkoda. Tak więc co teraz mogę zrobić? On nie zginie od niczego jakby randomowego. Musiałbym go zaatakować, żeby go załatwić. Więc może zróbmy to, a tutaj zaatakuj Velesem, żeby uśpić. No tutaj mamy Velesa, czy ja mogę mu coś zadać? Obrażenia, 50% czas na przerwanie akcji wroga. Może to będzie dobra opcja. I to jeszcze w tej rundzie, oni wszystko robią w kolejnej. Więc dziabnijmy w ten sposób. Ten jest wykończony, jeden z głowy. Ja sporo życia tutaj potraciłem, ale cecha uśpiona. Trochę obrażeń zadane, więc co teraz? Rozbicie go nie powinno być zbyt trudne, ale nie wybiorę teraz żadnego takiego finalnego ataku, póki ja mu tej cechy nie uśpię. Ten już w końcu jest tykalny, że tak powiem, ale też rozbicie go nie będzie łatwe. Ale czekajcie, bo Veles, wydaje mi się, on miał coś pod cierpienie takiego... 50% na ten płytkie cięcie, krwawienie. Dobra, powiem tak. Chciałbym użyć ataku, który zdejmie ze mnie to krwawienie i najlepiej nałoży na jakiegoś wroga. Pozbawia negatywne stany i przenosi na wroga. To jest długi atak, ale myślę, że to się ostatecznie opłaci. Więc walnijmy sobie... No, walnijmy sobie tego, bo on nie jest teraz tykany przez nic w chwili obecnej. Ten ma na sobie cierpienie. Tego nie zabije tym moim jednym atakiem, ale... Czekajcie, czy atak tego obniża skupienie o 2, aż o 2? O kurwa, dobra, to ten będzie rozbity w takim razie. Na początku kolejnej rundy ten chce zrobić płytkie cięcie, ale ja mam szansę na przerwanie jego działania. Więc zrobię tak, jeszcze jedno cierpienie, skurwysynu. Ja, to nie był jego atak, kurwa, nie umiem odczytywać tej kolejki ataków u góry, naprawdę. Dobra, ten ma super atak zaplanowany, więc bueno. Tego mogę jeszcze raz pierdolnąć tym. Dodatkowo ten stan u losowego wroga będzie wywołany. I jeszcze w tej rundzie czuję, że chyba nie muszę się leczyć w tej chwili, więc jolo, ale też mogę mu po prostu obniżyć skupienie i jego też rozjebać. Więc zróbmy to. Czemu nie? Jeden i drugi powinien w tej chwili mieć wyjebane obydwa swoje ataki. Jeden i drugi mnie w tej chwili nie tknie.
a ja mogę spuścić na nich potężny wpierdol. Czy, nie, czy jeden z moich grzmotów nie miał takiego ataku, że wszystkich bije, zadaje obrażenia, wywołuje u wszystkich wrogów stan cierpienia? No właśnie, więc mogę odjebać jednego albo drugiego, dowolnie wybranego. Tu mogę zrobić surmiński cios, jeszcze więcej cierpienia, a na tego zrobić mój własny super atak, bo jeden i drugi jest rozbity. Pięknie sobie tu poukładałem, jestem zadowolony. Ten pobity, ten zabity. Kurwa, ten barman powinien w tej chwili srać pod siebie, widząc, co ja właśnie z jego ludźmi zrobiłem. Rejwach! Piękne słowo. What is it? Miss Hania, I'm Victor. Victor jestem. The guy fell off a balcony at the Imperial Hotel. You were there when Ludwig died, weren't you? I remember no such thing. O, widzę ścieżkę. Ludwig, it must have been devastating for you. Once again, I don't know anything. If these drunks here were still standing straight, you'd be sorry. Leave me alone. Psz. Dobra, zaraz ci wybadam, co się kurwa dzieje w twojej głowie i koleżanko, nie będziesz miała żadnych szans. Gdzie prowadzi? Tutaj w ogóle więcej śladów jest chyba dookoła, ale ten jest najważniejszy. Pocztówka z Łodzi podpisana Kocham Ludwi. Kobieta widzi podpis Ludwika i wspomina identyczny na tym strasznym dokumencie. Litery zdają się odrywać od papieru i krążyć nad głową. No czy chyba się jednak kochali? Albo nie, przepraszam, Ludwik podpisał jakiś dokument przed śmiercią, a kelnerka Hania wie, gdzie on jest. Myślałem, że chodziło o to, że zobaczyła podpis, nie no, jakby podpis na certyfikacie śmierci. Jego własny? Bo nie żyje, byłby z tym kurwa problem. Wyczuwa, że chciałby się go pozbyć i mieć to wszystko za sobą, muszę nad nią tylko odrobinę popracować. Dokumencik, co? Tajemniczy dokumencik podpisany. A, ten już kurwa gotowy. Ale proszę, pierwszy raz do manipulacji użyjemy innego salutora niż samego upyra. W tym przypadku to był, Jezus Maria, to był ty, ci, których najebałem poprzednio nadal tu leżą. A nie, są ci. Z teraz, myślałem, że z mojej poprzedniej bitki w barze. To był Veles? Dobrze pamiętam, że on się Veles nazywał? Nie, to jest Bukawać. Veles jest ten, a ten jest Lelek. Dobra, Bukawaciu, czas na manipulację. Once again, I don't know anything. Dobra, poczekaj, aż cię tutaj dotknę moim demonem. Wycisz wahanie, niech odda umowę. Holding on to that contract weighs heavily on you. It's unbearable, isn't it? It causes you... Jak ona wygląda? Your misery will disappear if you give it to me. You will get your peace, I promise. I can't take it anymore. I can't. It reminds me of what I don't want to remember. I'll give it to you. A dobra. Co tam takiego kryjesz, delikwentko? Oto jest pytanie. Here, their contract. Ale tego Pieci i Ludwika? Co naprawdę się wydarzyło? Tell me. Tak, Pietia i Ludwik. Ludwik and Pietia were both drunk and made a bet. If Ludwik walked on a railing, Pietia would pay him. Aha! Ludwik was confident. He teetered and... Why didn't you get rid of the contract? Czy oni ten zakład spisali na papierze? I wanted to, but I was afraid Pietia would send someone after me to save himself. The contract is proof of his guilt. Aha. It was my idea for them to sign it. The Kowalskis could use some money. We could have gotten married, gotten away. It doesn't matter now. Take it. Zajebiście, umowa na chodzenie po balustradzie najebanym. Anya, quit chatting. There's beer to be sold. Dobra, barman, pała z ciebie jest, widać to nawet z twarzy. Wisely. What do you mean? Pietia deserves to suffer after what he did. No, muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że sytuacja jest skomplikowana, ale wydaje mi się, że w takim ostatecznym, karmicznym rozrachunku Pietia zasługuje, nie będę czytał tego Piecia, zasługuje na to, żeby go rozliczyć z tego, ponieważ jakby on chciał sobie poprawić swój social standing, bujając się z biednym Ludwikiem, ale proponowanie mu pieniędzy za coś, co ostatecznie skończyło się jego śmiercią, szczególnie, że mamy tutaj dowód w postaci umowy, to wydaje się być raczej jasne, że... No kurwa, konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. Nie widzę tego inaczej. Co powie Woronin, kiedy mu pokażemy ten kontrakt? To też jest dobre pytanie. Może różnorako na to zainteresować. Nekrolog Stanisława, Stanisław Szulski. No dobra, no. Jak mam trochę doświadczenia dostać za nekrologo moim starym, to nie będę się ograniczał. Przeczytam wszystko. Komisariat też całkiem rozbudowany. Tu coś też, notatka.
Więcej doświadczenia nigdy nie zaszkodzi. Kolejne punkciory. Ale niedługo dobiję tymi wszystkimi moimi, wiecie, ścieżkami do maksa, a potem co? No muszę szukać kolejnych salutorów. Jak ja będę miał ich, kurwa, 8, to się chyba poskładam. Jak ja będę miał to wybierać wtedy wszystko? List gończy. Tutaj coś na ziemi jeszcze leży. Lista osób poszukiwanych. Zbieram wszystko jak leci. Bez znaczenia, co to jest tak naprawdę. Tam ci, nie wiem, zeznania, zdjęcia, trudno mi powiedzieć, co tam się dokładnie działo. To mogę przeczytać, tyryryry. Car Wszechrusi, wzmocnienie bezpieczeństwa, oczywiście. Dla cara Wszechrusi to wzmacniamy. Już mi się wydawało, że level kolejny mi wskakuje. No to lecimy do gabinetu Woronina. Wujaszku, słuchaj, to niekoniecznie będzie łatwa rozmowa, od razu cię ostrzegam. Niedokończone pismo. List urzędowy, panie sędzio śledczy, tararara. Pięknie, piękny zwrot. Ewaluacja sierżant Karaś. Ciekaw jestem, czy ja nie pomijam jakby zajebistych rzeczy, po prostu nie czytając tych notatek. Karaś jest całkowitym dyletantem przynoszącym wstyd naszym łóźbom, no bo karasie jedzą gówno, nie ma innej opcji. To jest dokładnie taki typ człowieka, który miesza ogórkową łokciem. Kurwa, to jest też nawiązanie do pocisku, że twoja stara miesza bigos z łokciem. Dobra, okej, okay, może jest tutaj dużo easter eggów poukrywanych. Wujaszku. Hello, uncle. What brings you here? Niezbity dowód winy twojego syna. We need to talk about Pietia. Great. Yes, you know what? Let's start walking again. It's kind of stuffy here. Mm-hmm, tak, duszno. Duszno chyba od ludzi, którzy słuchają. I'll be able to think straight about what you're saying. Co ty masz tam, jakiś ukryty magazyn wody? Shoot, boy. No matter how much it hurts. Powiedz, że poszło zakład. Nie mam żadnych pozytywnych uczuć wobec mojego kuzyna w tej chwili, szczególnie, że jak przyszedłem z nim zagadać, to jego koledzy zaczęli mnie napierdalać, więc niech spłonie. Ludwik and Pietia got drunk and they made a bet. Ludwik had to walk on the railing for a large sum of money from Pietia. We know how it ended. Pietia. Pietia. What have you done? Ty, i jaki będzie efekt każdej z tych opcji? Powiedz, że przekupiłeś Krajewskich. No dobra, niby przekupiłem, ale ja chciałem im po prostu dać kasę. Ja chcę, żeby oni mieli i kasę Pieti, i żeby Pietia został rozpierdolony. Tylko jaki będzie efekt oddania tej umowy? No bo on będzie krył swojego syna, oczywiście, jeżeli mu tą umowę oddam. Jeżeli zakończę rozmowę, to może to będzie to? That's all, uncle. Thank you for taking care of that matter. I believe that if your younger self had that kind of support, your life could have been different. Tell me, what will happen to Pietia now? I will have to talk with him about what money shouldn't be used for. And you should remember it too, boy. But uncle, otherwise they could go to the press. Maybe so, Victor. But I thought you knew better. It's getting late. I'll take a walk and think. Good night. Good night, uncle. Ja nie wiem, jaki w końcu efekt osiągnąłem za zrobienie tego. W pył się obrócisz, to już cena przyjaźni, telefonowo wujek, mam zbadać sprawę, szansa na ukończenie, zadania poboczne. No i zrobiłem to zadanie poboczne, ale kurwa, co teraz, no? Wydawało mi się, że... Cholera jasna. Wiecie co? A chcę sprawdzić inną opcję. Po pierwsze, chcę zapisać grę w tym miejscu. Jakiś nowy zapis sobie zrobimy. Save 15. Jest 20.08, 20.03. Quick save, cena przyjaźni, Śródmieście Południowe. To jest w tym miejscu, w którym ja się w tej chwili znajduję. Okej, okay, nadpisałem sobie zapis. Chciałem go, kurwa, wczytać. Dobrze, że się w miarę szybko zorientowałem. Gdzie mamy tutaj bar Meta, Seta i Lorneta? To jest chyba po tym, jak się tego wszystkiego dowiedzieliśmy, co? Tak więc ja spauzuję nagranie i zobaczymy, jaki będzie efekt numer 2 przekazania mu tego listu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ciekaw jestem, jaki będzie efekt oddania wujkowi umowy Pieti i Ludwika, bo używanie argumentu z przekupstwem Krajewskich jakoś mi nie leży. There's one more thing. Evidence. Proof of Pietia's complicity. I believe you should have it. Bo ja myślałem, że jak ja zakończę rozmowę, to będę mógł zrobić z tym dowodem, co chcę. Pytanie, co teraz zrobi Woronin?
powiedz, że przekupiłeś Krajewski. Aha, czyli niewiele się zmieni tak naprawdę, jak oddam mu tą umowę. Pytanie, czy ktoś inny by do mnie przyszedł i tą umowę chciał wziąć ode mnie, żeby wyciągnąć konsekwencje wokół tego pieci? Nie wiem, no kurwa, trudna sytuacja. Z jednej strony oboje podpisali umowę, z drugiej strony byli najebani, a ten jawnie wykorzystywał biedotę tego Ludwika. Ale wiecie co, no jolo, już zobaczmy, co się stanie, jak powiem, że przekupiłem. Mam save'a, kiedy w ogóle zachowuję umowę i tego nie mówię. En parlant de Krajewskis, they agreed on a deal. What deal? What did you do? Did you pay for their silence? Actually, it was Pietia. My son? Have you got anything else? To by było na tyle. Thank you for taking care of that matter. I believe that if your younger self had that kind of... Już widziałem. No właśnie. I will have to talk with him about what money shouldn't be used for. And you should remember it too, boy. But uncle, otherwise they... Maybe so, Victor. What are you going to do with that contract? Oh. What do you think I should do? Aha, czyli nie mogę mu zasugerować, żeby wjebał synalka na konsekwencje prawne. Mogę tylko powiedzieć, że uważam, że to jego i Pieti sprawa. Ja powiem, że to jego i Pieti sprawa. I don't know. Nie mogę tutaj żadnej jasnej postawy przyjąć, niestety. It's getting late. I'll take a walk and think. Good night. Good night, uncle. Powiem tak, zawiedziony trochę jestem, jeżeli chodzi o Taumaturgia, że mimo iż jest to RPG z potencjalnymi wyborami, to mam wrażenie, że tak naprawdę to jest symulator klikania cały czas prawego triggera, obczajania wszystkich poszlak, jakie są zwykle dość ewidentne, bez żadnej konieczności łączenia ich ani dedukcji, jak w grach Sherlockowych, chociaż jakaś gra Sherlockowa też mnie kusi od jakiegoś czasu, tylko po prostu klikam wszystko, co mi się pojawia, że mogę to kliknąć, jak nacisnę prawy trigger. Walki to jest jedyne wyzwanie, bo trzeba czasami trochę pomyśleć, a rzeczy po prostu się dzieją. Nie mamy na nie większego wpływu. Nie wiem, jakby może będą długofalowe konsekwencje tego, co właśnie zrobiłem, że dałem mu tą umowę. Może ktoś by do mnie przyszedł i się zapytał, czy mam dowód, bo wiedzą, że ten kryje synalka. Wtedy mógłbym go sprzedać. Co się zmieniło, jak powiedziałem, że Pietia kupił Milczenie Krajewskich? Trochę nic. Tak więc jestem trochę zawiedziony tym właśnie, jak wygląda konsekwencja przyczynowo-skutkowa w Taumaturge, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to niekoniecznie jest jakby niesamowity zaawansowany system RPG, dla którego się gra w tę grę, tylko po prostu klimacik być może tej Warszawy. I jednak mimo wszystko mocno nadprzyrodzony sposób, w jaki się obchodzimy z tymi wszystkimi ludźmi. No ale tak, nie ma tutaj większej finezji. Albo się wszystko kliknie, co jest do kliknięcia i się przechodzi dalej z powodzeniem, albo się jeszcze czegoś nie znalazło, trzeba, nie wiem, wbić level, albo jeszcze raz nacisnąć prawy trigger. Ale mimo wszystko bawię się całkiem nieźle, więc będziemy lecieli dalej. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Ja będę uciekał. Trzymajcie się i bye bye.